ten świat bezpowrotnie żeśmy stracili. To była na tyle bolesna świadomość, że na przekór wszystkiemu bardzo chcieliśmy osobiście zrobić coś, żeby fragmenty tej pamięci jakby uratować i żeby przez naszą pamięć powodować, że inni też będą pamiętali. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie piosenki Mordechaja Gibertiga słychać dzień i noc. W oknie, które jest zawsze otwarte, są również rozłożone karteczki po polsku i po angielsku, które jakby no, opisują, dlaczego to miejsce powstało. Jest wiersz Mordechaja, jeden z moich ulubionych, miał wam kiedyś dom. Miejsce działa na zasadzie takiej, że można się z nami skontaktować, umówić, żeby wejść, zobaczyć, usłyszeć historię o Gibertigu i o tym miejscu. Interakcje i znajomości są wszelako interkontynentalne, no bo odbiorców, tak oficjalnie mówiąc, mamy z całego świata. Życie Mordechaja Gibertiga było więcej niż skromne. On sam pisał, że mieszkał w zaułku biedy i ta bieda, która tutaj jest, to, że tu nie ma podłogi, to, że tu jest prawie stuletni kurz, to wszystko pasuje. Czujemy, że dla nas Mordechaj Gibertig jest sąsiadem od samego początku. Nie znanym poetą, nie bardem żydowskiego Kazimierza, nie tym wszystkim, o czym wiemy, że po prostu był, ale dla nas przede wszystkim, czy ludzi zaangażowanych w ten poet, jest po prostu przede wszystkim sąsiadem, czyli kimś bliskim, czyli kimś, kogo moglibyśmy znać, z kim moglibyśmy mieć jakieś relacje towarzyskie. Muzyka była bardzo ważnym elementem mojego dzieciństwa, żydowska, więc to budowało tą tożsamość krakowianki, dla której żydowska część historii jest też moją częścią historii i bardzo ważną. Więc dla mnie to jest naturalne. Jest coś takiego na świecie jak Międzynarodowy Dzień Sąsiada. I my właśnie w ten Międzynarodowy Dzień Sąsiada robimy święto ulicy Brzozowej od kilku lat. Tutaj w kamienicy na podwórku mamy tort i wznosimy toast dla Heim, toast za życie. Przygotowujemy taki mini śpiewnik piosenek Gibertiga. Zwykle trzy polskie, dwie widzisz, dla samej satysfakcji, że na Kazimierzu, w środku Kazimierza, przy skwerze na ulicy Brzozowej, znowu zwykli ludzie śpiewają piosenki jidysz. Ja nie mogę się z tym pogodzić, z tym, co się po prostu wydarzyło, że straciliśmy 1/4 miasta, 10% współobywateli i to, że to się wydarzyło tak niedawno, i to, że takie rzeczy mogą się znowu powtórzyć, i to, że to zostało w taki sposób, znaczy, że zagłada się w taki sposób dokonała, ja się na to nie zgadzam po prostu. No i jedyne, co mogę zrobić, to pamiętać o tych ludziach, bo to jesteśmy po prostu winni. Jest ogromna siła jakby w autentyczności, w prawdzie. Zawsze. To połączone z rzeczywistą, uczciwą edukacją, to dopiero da taki efekt, że kolejne pokolenia będą pamiętały, będą rozumiały, będą wiedziały, co z tym zrobić. Wydaje mi się, że opowiadanie o nim jako o sąsiedzie sprawia, że jest trochę bliższy nam. Jest bardziej taką żywą osobą niż figurą, poetą, pieśniarzem, bo to jakoś jest większy dystans, a jak jest naszym sąsiadem, to bardziej można się w jego buty wejść i tak poczuć, że dzieliliśmy wspólny adres albo chodziliśmy po tych samych ulicach. Zatrzymujemy się na opowiadaniu o II wojnie światowej w kontekście życia żydowskiego. I tak mało się mówi o tym, jak to było przed wojną, czy pierwszą, czy drugą. Chciałabym, żeby było żywo, żeby tu ludzie przychodzili, żeby artyści, czy ludzie zaangażowani też w kulturę jidysz, bo to jest ważne,
wiedzieli o tym miejscu i wiedzieli, że to jest miejsce do spotkań i do organizowania wspólnych inicjatyw. Thank you.